Marta Hubka się nisko kłania ze swojej galerii na Jatkach. Galeria nazywa się Domus i z ogromną radością mam w tej chwili wystawę, którą mogę się naprawdę pochwalić, a mianowicie wystawę Grafik profesora Franciszka Bunsza, profesora krakowskiego, który ma, no trzeba to powiedzieć, pierwszy raz indywidualną wystawę we Wrocławiu. Jest, myślę, to o tyle ciekawe, że w zderzeniu z naszym wrocławskim, mocnym bardzo środowiskiem graficznym, gdzie korzenie naszego Wydziału Grafiki Wrocławskiej sięgają powojennych czasów, tuż powojennych, profesor Stanisław Dawski był jakby osobą, która ten wydział, najpierw katedrę, teraz wydział, uruchomiła i miała ona swoich wspaniałych przedstawicieli, profesora Urbańca, panią Halinę Pawlikowską, Romana Kowalika, Stankiewicza Geta. To wizyta pana profesora Franciszka Bunsza jest jakby troszeczkę na kontrze, ponieważ i korzenie grafiki krakowskiej to są korzenie sięgające dużo wcześniej, to znaczy dużo wcześniej do czasów przedwojennych. Sam pan profesor Franciszek Bunsz był przez wiele lat kierownikiem katedry, pracowni potem katedry drzeworytu, a ta wystawa jest dlatego ciekawa, że mamy tutaj, mimo że pan profesor jest specjalistą od drzeworytu, mamy w przewadze dwa cykle prac w technikach metalowych, które są mocną stroną wrocławskiej uczelni, i drzeworyty. A najciekawsze jest to, że one na pierwszy rzut oka, te prace są trudne do rozróżnienia, ponieważ mistrz drzeworytu robi to tak delikatnie i tak precyzyjnie, technicznie, już pomijam całą artystyczną wartość, że przy pierwszym oglądzie wystawy trudno rozróżnić wspaniałe grafiki w technikach metalowych i rewelacyjne, pięknie rysowane, znakomicie komponowane i wykonane z wielką maestrią drzeworyty. Myślę, że jest miejsce na to w tej mojej galerii do końca miesiąca jeszcze, by móc, tu nakłaniam i proszę młodych, by móc obejrzeć, mówiąc językiem obrazowym, jak się poloneza wodzi. Jest naprawdę na co popatrzeć, a grafiki, mimo tego, że profesor przez wiele lat ilustrował wspaniale różnego rodzaju literaturę, one nie mają w sobie, mają w sobie bardzo niewielką dozę literackości, za to mają duży margines zostawiony dla wyobraźni oglądających.